Za nami 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy pod hasłem dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Lidzbarski sztab składał się ze 110 wolontariuszy i wielu wspierających to wielkie przedsięwzięcie przyjaciół. Jak zwykle zbieraliśmy środki do puszek kwestarskich. W Dłutowie odbył się festyn w szkole, wspierany przez dyrekcję szkoły i Radę Rodziców. Było to po raz pierwszy. Tam około 5000 brać uczniowska dłutowska zebrała do naszych pieniążków ogólnie. Brały prawie wszystkie środowiska. Zbierały pieniądze dzieci z Wąpierska, zbierały pieniądze dzieci ze Słupa, z Bryńska. Jak co roku gromada naszych harcerzy na zaproszenie Jurka Owsiaka pojechała do Warszawy, gdzie wszyscy mieli szansę pooglądać ich, jak bawili się świetnie w studio u Jerzego Owsiaka, w studio TVN. Tam królował nasz lidzbarski Weluś, to nasz herb miasta. Dzieci udzielały wywiadów, spotykały się z gwiazdami, bawiły się świetnie, uczestniczyły w koncertach warszawskich, bawiły się na wszystkich imprezach tam proponowanych, a swoją drogą jeszcze kwestowały na ulicach Warszawy i wspomogły tym naszą sumę przekazaną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Najmłodszą wolontariuszką była już piąty raz z kolei, choć ma dopiero 5 lat, Matylda Gawińska. Pobiła rekord, bo zebrała w Lidzbarku 1038,92 grosze, więc to były bardzo duże pieniądze. Poza tym następni rekordziści to Ninka Kilanowska, 1128,91 groszy. Natalia Socińska, jak zwykle, od wielu lat kwestuje i przynosi bardzo ciężkie puszki. Było tu 1200,79 groszy. Poza tym Patrycja Kiedrowska i Łukasz Siedlikowski to byli nasi rekordziści. Inne puszki wyglądały różnie. Były bardzo biedne, bardzo ubogie, ale i były takie średnie. Licząc pieniądze, myśleliśmy, że będzie gorzej niż w latach ubiegłych, bo wydawało nam się, że są lżejsze, zupełniejsze. Ale okazało się, że pobiliśmy rekord i zebraliśmy 43 057,79 zł. Ja myślę, że jak na środowisko lidzbarskie, to są bardzo duże pieniądze. A co się działo jeszcze w ramach finału w naszym mieście? Otóż koncert finałowy, jak zwykle, odbył się w naszej sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Prowadził ten koncert z naszym instruktorem Radkiem Fryzą i Kaśką Leśniewską nasz zaprzyjaźniony dziennikarz muzyczny Sławomir Drygalski z Warszawy. Występowała młodzież z naszego środowiska, mały Zuszek Minka Sosnowska, mała Piórkowska, jeszcze dziecko z przedszkola, przedszkolaki występowały przedszkolaki w tańcu. Ponadto mieliśmy gościa, gwiazdę, która nazywa się Orzeszko Monika. Był to piękny występ, myślę, że się wszystkim podobał. Na przyszły rok, jak uda nam się jeszcze organizować podobny finał, gotowi jesteśmy zaprosić jedną z gwiazd, bo to jednak urozmaica troszeczkę nasze przedsięwzięcie. No wiadomo, że o 20 rozpaliliśmy światełko do nieba. Kto nam pomógł? Pomogło nam wiele naszych przyjaciół. Na przykład jak co roku już tradycją się stało, że złote serduszko przygotował nasz pan Mariusz Jagodziński z firmą rodzinną. Było to złote serduszko, na którym widniało logo orkiestry, a z drugiej strony herb Lidzbarka. Także nasza aukcja, tak naprawdę to sprzedaż gadżetów, przyniosła nam do kasy 8400 zł. To naprawdę duże pieniądze. Pomogła nam bardzo ekipa pracowników z Domu Kultury. Bardzo pomogli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, także samorząd jak zwykle wziął nas pod swoje skrzydła z burmistrzem na czele i naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego.
Wszystkim za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo szczytny cel osiągnęliśmy, wszyscy się dobrze bawiliśmy, a jeśli chodzi o takie jeszcze ciekawe sprawy, to myślę, że powinnam powiedzieć, że jeden z naszych zbierających, choć bez identyfikatora, ale od kilku lat pan sołtys Wiesław Kraszewski wozi uczniów ze szkoły z Wąpierska po swoim terenie i zbiera z nimi pieniądze. W tej chwili z uczniem zebrali 560 zł z jakimiś tam jeszcze groszami. Także widzimy, że środowisko naszego miasta bardzo dzielnie uczestniczyło w finale 26. Już dziś zapraszam do udziału w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Lidzbark zebrał 43 057 zł i 79 groszy. Centrum Odnowy Biologicznej. Ale w Lidzbarku.